Cześć YouTube, kolejny raz, dziś kolejny, czwarty już odcinek o generatorze Honda EXT12D. Dziś zajmiemy się poduszkami silnika. Jest o nich osobny odcinek, ponieważ w przeciwieństwie do poduszek prądnicy, które udało mi się kupić 200 metrów stąd w serwisie Hondy, podejrzewam, że te poduszki pasują pewnie do wielu innych prądnic, no i dlatego były dostępne w Hondzie. Natomiast poduszki silnika nie były już dostępne i próbowałem je zamówić na całym świecie i nic z tego nie wyszło, dlatego trzeba było zakombinować je nieco inaczej. Zapraszam do oglądania. Zobaczcie sobie najpierw, gdzie i jak próbowałem je zamawiać. Najpierw próbowałem je kupić w Mega Zip, w magazynie w Japonii. Okazało się jednak, że nie ma tych poduszek i oddali mi pieniądze i usunęli je ze stanu sklepowego, żeby nie można było ich ponownie zamówić. Ale ta sama firma ma też magazyn w USA i tam były one widoczne, w nieco wyższej cenie, ale były, więc spróbowałem w tej samej firmie zamówić z magazynu z USA. Również zwrócili pieniądze, również okazały się niedostępne i też wycofali je ze sprzedaży, żeby nie można było ich zamówić ponownie. Kolejna próba była również w USA, tym razem w sklepie, w którym wcześniej próbowałem kupić stacyjkę. Próbowałem zamówić te poduszki, były jeszcze droższe niż w poprzednich magazynach, ale musiałem spróbować. No i też po kilku dniach zwrócili pieniądze, stwierdzili, że ten towar jest niedostępny i nie da się go załatwić. No to spróbowałem w takim razie u Niemca. Chciałem zamówić tam zarówno poduszkę silnika, jak i stacyjkę. Za obie rzeczy wpłaciłem 259 euro, ale już po 10 minutach Niemiec się zorientował, że to nie jest towar do załatwienia i oddał mi całą kwotę. Serwis Hondy tutaj na miejscu stwierdził, że ten towar też nie jest do załatwienia. I pytałem również w Cermotor w Zielonej Górze. Oni stwierdzili, że mają wszystkie części do tego silnika, oprócz poduszek. A więc przyszedł mi do głowy pomysł, żeby zregenerować tą starą, uszkodzoną poduszkę, a nie kupować nowej. Dobra, słuchajcie, ostatnia rzecz, jaka została, to są poduszki silnika. Jak widać, takie poduszki są dwie. Ta druga jest tutaj zerwana. Oczywiście tą drugą część, ten drugi metal też mam, tylko nie odkręciłem go jeszcze od silnika. Ponieważ nie idzie ich kupić i nie ma też podobnych poduszek, przynajmniej ja nie znalazłem nigdzie podobnej, więc opcje są dwie. Trzeba by było ją naprawić przez usunięcie całkiem tej uszkodzonej tutaj gumy, no i zalanie nowej. I w związku z tym skontaktowałem się już z firmą Ted Gum, która robi, produkuje różne poduszki, czy mogliby coś takiego zrobić. No i odpisali mi, że można coś takiego zrobić, jednak żeby coś takiego zacząć produkować, no to trzeba zrobić formę. Koszt formy to jest około 2000 zł, no i jak już ktoś zainwestuje w tą formę, czyli ja na przykład kupiłbym tą formę za te 2000, to wtedy takie poduszki można by było robić za około 50 do 80 zł. Więc no, jeżeli to miałaby być tylko jedna sztuka, no to by wyszło 2050 lub 2080 zł. Gdyby ich miało być produkowane dużo, no to wtedy wiadomo, że te 2000 na tą formę można by było wydać i wtedy te poduszki za te 50 czy 80 zł, no to warto by było robić. Druga firma, z jaką rozmawiałem w tej sprawie, to poliuretany i oni mieliby możliwość zrobienia czegoś takiego nie z gumy, tylko z poliuretanu. I tutaj już koszt byłby nieco lepszy, bo powiedzieli, że od 250 do 400 zł. Więc powiedzmy, że to by była cena taka jak w sklepie za nową taką poduszkę, gdyby były dostępne. Więc wszystko super, z tym, że tutaj czas oczekiwania około miesiąca. Wysłałem później maila ze zdjęciami i z jakby potwierdzeniem, ale nikt nadal nie odpisał. Więc pomyślałem sobie jeszcze o innej nieco opcji, bo widziałem w innych generatorach coś takiego, że silnik nie jest przykręcony bezpośrednio do poduszki, tylko jest po prostu silnik na wsporniku, mniej więcej powiedzmy takim jak ta blacha. Później jest wkręcona poduszka i później znowu jest wspornik i rama. Czyli tak jakby taka poduszka, ale składająca się z kilku rozłącznych elementów, a nie zrobione na stałe, tak jak ta. I dlatego też wpadłem na pomysł, żeby tą gumę na przykład usunąć całkiem. Wtedy byłyby dwie takie blachy, a tu w środek wstawiać po prostu osobną poduszkę. Ciężko też było zdobyć wymiary takich gotowych poduszek, więc postanowiłem zamówić dużo różnych rodzajów. Tak, wiem, ci wszyscy sprzedawcy pewnie się na mnie wkurzą, jak im zacznę to odsyłać, bo zarobek z takiej poduszki pewnie żaden, a teraz jak im to odeślę, to będą musieli korygować papiery, żeby to z powrotem przyjąć do sklepu, no ale trudno.
można by było wstawić taką poduszkę. To jest poduszka skrzyni biegów Volvo. Ona jest dosyć duża, fajna. I ona by tutaj pasowała idealnie, wiecie, po wywaleniu tej gumy między te dwie blachy. To jest taka poduszka. Problem jest taki, że ona ma te pręty tutaj, te śruby na środku. A tutaj na środku są te wsporniki. No i one by tutaj przeszkadzały w przykręceniu. No i pomysł był też taki, żeby dać dwie obok siebie, jedna z tej strony, jedna z tej strony. No ale ona jest na tyle duża, że tutaj mocno by wystawało to na boki. Więc raczej jest za duża. Gdyby miała te pręty po dwa po bokach, tutaj, tutaj, tutaj i tutaj, to by było idealnie, bo by się wkręciło pomiędzy ten wspornik. Więc raczej odpada. Później mamy tutaj takiego Lamfordera. I to jest poduszka w skrzyni biegów od BMW E36, czyli popularna dosyć poduszka do popularnego samochodu. No i tania, bo kosztuje 17 zł. Na wysokość pasuje idealnie. No też ma po środku te pręty, więc na samym środku nie można by było jej założyć, bo haczyłaby o te wsporniki. Ale dając dwie takie obok siebie, już by się tutaj zmieściły. Troszeczkę by tylko wystawała na bok. Tu by była jedna, tu by była druga. I to by było nawet fajne. Także ta by się nawet nadawała. I jeszcze bardzo podobna. Tutaj jest Febi. I to jest poduszka też skrzyni biegów, też od BMW, ale nie E36, tylko od E30. Różnica jest taka, ona na wysokość jest taka sama jak ten Lamforder. Wysokość tutaj jest identyczna, więc ona tutaj by ładnie weszła między te blachy, idealnie na wysokość tak samo. Z tym, że jest po prostu kanciasta, a nie okrągła. I dzięki temu ta by pasowała idealnie, jakbyśmy dali tak nie tą szerszą stroną, tylko tą węższą. Tutaj jedna, tutaj obok druga. No ta jest za 17 zł, ta jest za 19, także te ceny nie są tutaj jakieś duże. Więc na razie to wybierałbym między tymi. Ta by była też fajna. To jest poduszka od tylnej belki, od Peugeota 306. No i ona na wysokość też by była tutaj idealna, żeby się zmieścić między te blachy. Wszystkie wymiary by się zgadzały, no ale znowu jak śruba jest na środku, no to tutaj zahaczy o ten wspornik, więc odpada. Ale gdyby nie te śruby, no to by było super. Już myślałem, czy by tutaj nie wspawać po prostu, ale no nie da się tego pospawać, bo przy spawaniu no to ta guma się tutaj po prostu spali i nic z tego nie będzie, więc ta też odpada. Kolejna zamówiona na próbę poduszka to jest poduszka od traktora MTZ82. Nie wiem za bardzo, jaki to jest traktor, bo na traktorach to się nie znam raczej. Tak, mam prawo jazdy na traktor, a nigdy nawet nie siedziałem w traktorze. Taka sytuacja. Także to jest od MTZ82 i tak też myślałem, bo ona jest o wiele za duża tutaj. Jedynie na wysokość byłaby w miarę dobra, więc tak myślałem, czy by jej nie przeciąć po prostu. I to jest ciekawe jeszcze też, że ona tutaj ma właśnie po dwie śruby, czyli pasowałoby akurat między ten wspornik. I co ciekawe, tutaj też są te otwory, tu są one zalane gumą, ale tą gumę można by było wydłubać tutaj nożykiem i tutaj by można było skorzystać nie z tych otworów po środku, tylko też z tych po bokach, tak samo jak tutaj. Więc to jest też niegłupi pomysł. Później kolejna, to jest poduszka NTY, tak jak tutaj widać. Suzuki Jimny 98, poduszka skrzyni. I ta by była też idealna, żeby wstawić po dwie. Troszeczkę by wystawały na boki, ale by pasowało. Z tym, że problem jest taki, że ona jest za niska. Ona tutaj nie ma wymiaru, więc całość byłaby niżej. No niestety nie będzie pasować. Także jest do odesłania. I tutaj mam kolejną poduszeczkę. To jest też poduszka skrzyni biegów. To jest tutaj Yamato. No i to jest też do Suzuki, tym razem Suzuki SJ Samurai. No i ta by była też super, bo jest troszeczkę mniejsza od tej, od Suzuki Jimny. Ta jest tutaj taka kwadratowa, a ta od Samuraja jest prostokątna, więc tą węższą stroną jakby się założyło, to by wyszły w ogóle idealnie dwie obok siebie i by nic nie wystawało, byłoby super, praktycznie jak oryginał, ale jest ta sama sytuacja, ona jest też za niska.
za mało ma tutaj tej przestrzeni, gdzie jest guma. I po prostu te dwie od Suzuki, no niestety odpadają, jedna i druga. No i na koniec mam jeszcze dwie poduszki od Lublina. Pomysł był taki, że albo założyć jedną w ten sposób, na wysokość jest idealna. No i tutaj byłyby dwie śruby, no i super, fajnie by to pasowało. No ale z tej strony niestety znowu jest jedna na środku. Z tych wszystkich zamówionych poduszek, no to jedyne, które by tutaj można było rozważyć, to mówię, albo dwie takie od E36, albo dwie takie od E30. A więc te wszystkie poduszki, które widzieliście tutaj, które przymierzałem, udało mi się je zwrócić. Sprzedawcy zwrócili mi za nie wszystkie pieniądze. Tutaj na dole ekranu widzicie cały czas licznik, na którym pokazuję sumę, jaka już została do tej pory wydana na części. Oczywiście nie dopisuję do tej sumy tych części, które nie są dostępne i za które zwracają mi pieniądze. I nie dopisuję tutaj także tych, które zamówiłem na próbę, więc ta suma zostaje nadal taka, jak była wcześniej. Dopiszę tutaj tylko te części, które już zdecydowanie zostaną tutaj u mnie na miejscu i będą wykorzystane. Zdecydowałem się ostatecznie, że dam obok siebie dwie poduszki od skrzyni biegów BMW E30. Są to poduszki Febi. Zobaczcie sobie teraz otwieranie paczki. Oczywiście tej poduszki, która jest dobra, nie ruszam, zostawiam ją tak jak jest, no a z tej zerwanej poduszki trzeba będzie teraz oczyścić resztki tej gumy. Tak wyglądają resztki gumy, które tutaj zostały. To jest ten największy kawałek. Tak, a tak wygląda sama blacha już po oderwaniu, odcięciu tej gumy i po wyczyszczeniu. Czyściłem to papierem ściernym. Jeszcze drugą blachę właśnie czyszczę takim kawałkiem papieru ściernego. Ok, blachy jak widzicie są już oczyszczone, więc teraz pora na wstawienie nowych poduszek, właśnie tych, które przed chwilą otwieraliśmy paczkę. Tak, i myślę, że teraz dokładnie to widać. Damy tak dwie obok siebie i one tutaj przyjdą między te blachy i będzie elegancka poduszka. Tylko trzeba teraz tutaj wymierzyć, przewiercić i będzie gotowe. Dobra, mam już tutaj wszystko wstępnie wymierzone. Na razie tylko
na jedną tą blachę. Zaraz tutaj zrobię punkty i spróbuję to przewiercić. Dobra, no to teraz wystarczy jeszcze wymierzyć tą drugą blachę, żeby dopasować jeszcze tą drugą część. I już będzie wszystko gotowe. I co? Co wy na to? Ładniejsza niż z fabryki, kurde. Tak to wygląda po odmalowaniu. I co, jak wam się podoba poducha, którą zregenerowałem? Ładniejsza jest niż ta z fabryki, kurczę. Zobaczcie sobie. Elegancko. Nakrętki samokontrujące, żeby się czasem nie odkręciły. Podkładeczki założyłem i teraz w każdej chwili można sobie te poduszki wymieniać. Myślę, że poduszki od BMW no to będą jeszcze bardzo długo produkowane, bo jednak to są popularne auta i tak łatwo części do nich nie zginą, więc, więc w każdej chwili będzie można sobie kupić, no i wymienić. I ostatecznie te poduszki, na które się zdecydowałem, kosztowały nieco ponad 40 zł. No i sami widzicie, że takim właśnie kosztem udało się taką poduszkę zregenerować. A więc tą kwotę dopisujemy tutaj na dole do naszego licznika. No i w tej chwili z taką kwotą kończymy zamawianie części. A gdy dojadą kolejne, bo pamiętacie z poprzedniego odcinka, że musi jeszcze dojechać korek chłodnicy, musi dojechać jeszcze klucz filtra oleju. No i jak to tutaj dotrze, to oczywiście też to dopiszę do tej kwoty. I to tyle na dziś. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!